wiesz, że dzisiaj są Andrzejki? Obchodziłaś kiedyś Andrzejki? Wiem, że dzisiaj są Andrzejki w Polsce. Na Kuję niestety tak nie mamy, taka tradycja. Ja muszę dodać, że Adam dzisiaj wygląda niezwykle. Nasz Adam nie robi sobie jaj w ogóle, naprawdę nie. Dlatego tak marzę, żeby do niego teraz pójść. Naprawdę wszystkim jest przykro, że to się po prostu dzisiaj kończy. Wszyscy zyskaliśmy już maksimum, co możemy zyskać. Doszliśmy do finału, jesteśmy wszyscy wygrani. Moje typy poodpadały we wcześniejszych etapach. O, od kogo ty mi się wiesz? Nie mam pojęcia. Od fanów. Mogę się domyślać, moja krzesznica jest dzisiaj tutaj z nami. Na siostry Chybiak dzisiaj dostały nagrody Radia Z, słuchacze Radia Z, złoty mikrofon. Można mnie znaleźć na płycie, niestety nie na zdjęciu. Strasznie marzyłam, żeby dostać właśnie ten mikrofon i się udało. Musiałem nawiązać ponowny kontakt z tymi odległymi planetami, z których mam te wróżby wszystkie. W niej coś się dzieje, w niej... Oj, widzę. Kto wygra? Nie wiemy. Słuchajcie, już za sekundę. Emocje rosną. Ja już dostałem przekaz, ale ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć. I kto jest zwycięzcą? Mateusz Ziółko wygrał The Voice of Poland. Jak ty się czujesz, kochany? Ja jeszcze nie wiem, to jest w ogóle, są jakieś jaja, przepraszam. Teraz na casting za 2 tygodnie jesteśmy umówieni, także... Jesteśmy znowu w programie. Mam nadzieję, że uda nam się dostać po raz drugi. Tak. Słuchajcie, do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, dzięki.